Słuchajcie, mundial rozpoczyna się dokładnie za 10 minut. Mamy teraz taki okres przygotowawczy, gdzie zbieramy matce i przygotowujemy się do walki. Oczywiście na samym początku ja muszę poczekać, żeby wczytało mi wszystkie skiny, ale w tym momencie wy możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, jak lubicie nasze odcinki, no i oczywiście wpisywać kod w sklepie Evela. Także lecimy na koniec, wyskakujemy, podkładamy się i zaczynamy szukać Rafała. Ja muszę lecieć w miejsce, gdzie jest bardzo dużo matców. Czyli oczywiście polecę na grotę i pierwsze co zrobię, zbiorę 1000 metalu. Oczywiście tutaj ubrałem biało-czerwone kolory, dlatego że no oczywiście jesteśmy wszyscy za Polską. Dajcie znaka w ogóle, jak myślicie, czy Polska wyjdzie z grupy. Także ja biorę się za cegłę, mamy 75 osób w grze. Ewela będzie mocno zdziwiona, bo z tego co wiem, ona ubrała sędzinę i być może to ją jakoś zmyli, zobaczymy. Się wycwanią, bo jak widzicie, mundial rozpoczyna się za 8 minut 47 sekund, czyli teraz nikt nie będzie miał broni, no jak się nie da zbierać broni, nie da się otwierać skrzynek, to co się da robić? No jedynie zbierać macy, więc każdy będzie miał bardzo dużo maców, także to już jest jeden minus, bo zazwyczaj Rafał miał bardzo dużo maców i jak ktoś tam miał troszkę mniej, no to wiedziałam, że to na pewno nie jest on, bo on zawsze stawia na macy, a teraz no jak nie ma co robić, no to każdy będzie zbierał te macy, także nie mogę na pewno na to patrzeć. 200 maców już jest moje i jak możecie zobaczyć, zobaczcie jak szybko biegam. Dzięki temu właśnie, że jestem piłkarzem, sędzią, no to mam po prostu szybsze bieganie. Zbieramy metal i mamy na to 8 minut. 80 osób w grze i zostało mi 8,30 sekundy na uzbieranie wszystkiego, co potrzebne. I jeśli jeszcze chodzi o ekwipunek. Ekwipunek będzie dostosowany do jakości naszej gry. Jeśli ktoś jest słabym piłkarzem, będzie miał szare przedmioty, a jeśli ktoś jest dobrym piłkarzem, będzie miał złote przedmioty. Także mamy tutaj złote oraz szare przedmioty. O, ktoś zalicza twarde lądowanie. Jedny. Zaczynamy obserwowanie. Czy to jest w ogóle ten piłkarz? Piłkarz po meczu to jest chyba. Tutaj mamy Neymara. I teraz pytanie, jakiego skina Rafał wybrał? Zbieramy macy dalej i z tego co widzę mamy strefę, więc jest okej. 600 maców już u nas, 7 minut do gry. Mamy 400 metalu, jest dobrze. I jeśli chodzi o samą strefę, jest ona cudowna, dlatego że stąd sobie będę mógł przejść bez problemu. No bo nam wiadomo, to nie jest powiązane z piłkarzem, także tego skina od razu wykreślam. A no i widzowie, co najważniejsze, jeśli chcecie, żeby Polska wygrała oczywiście, koniecznie zostawiajcie teraz łapy w górę. I jeśli wbijemy 5000 łapek pod tym odcinkiem, to na pewno wyjdziemy z grupy. Ale jeszcze mamy 6 minut, także poczekamy sobie tutaj jeszcze na broni. Na razie zrobimy takie ogólne rozeznanie. No i pod względem broni też na początku nie mogę patrzeć, dopiero na samym końcu, jak już dużo osób zginie. I jak już te bronie się, wiecie, powymieniają się nimi. O, ten ziomek mnie tu podejrzewa, że to jestem ja, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo ja tutaj zawsze latam na metal, no nie, i zbieram te podłogi. Chyba nikt tego nie robi więcej. Panie, to nie ta piłka, on ma piłkę plażową, a przecież to nie ta piłka, to nożna piłka mundial. Do mundialu zostało 6 minut. I co jest najgorsze, że piłkarze to każdy jest na jedno kopyto. W sensie, no nie, oni się nie różnią jakoś bardzo od siebie. Nie wiem, co Rafał ma w głowie wybierając takiego skina. Tu mu się pomyliły jakieś tutaj zawody. Tutaj z pucharem od razu. Ej, mam nadzieję, że będzie jakiś taki skin, którego zobaczę, to powiem, tak, to jest Rafał, albo właśnie, że będzie jakiś skin z 17 albo z 25. Jeśli chodzi o macy, jest ich bardzo dużo, tak szczerze, jestem zadowolony. Innej opcji nie widzę, inaczej ja tego nie wygram. Ale z tego, co też zauważyłam, to bardzo dużo osób jest z takimi innymi skinami. Widocznie nie mają tutaj żadnego skina związanego właśnie z piłkarzem, z piłkarką. I właśnie nie mieli jak wybrać go, więc to mi też daje dużo ułatwienie, bo jakaś tam część osób mi od razu odpada. I to chodzenie ogółem jest niesamowite. Anonimo wypałuje kogoś tutaj, niedobrze. Takich jest dużo, tych Neymarów z tą piłką. W ogóle Rafał lubi ten kill-off. Myślę, że on by sobie zostawił ten kill-off? Czy ja obserwowałam już tą osobę i znowu mi dał na tą samą? Ale to chodzenie razy dwa jest niesamowite, naprawdę. Nie wiem w ogóle, gdzie Rafał teraz lata. Wiem, że on teraz gra turnieje często wieczorem. Ale muszę właśnie kiedyś przyobserwować, gdzie on lata na tych turniejach. Pewnie on lata... Czasami się ma taką swoją ulubioną miejscówkę i zawsze się tam leci. Pewnie mi się wydaje, że Rafał tak ma. I muszę tu właśnie poobserwować gdzieś. Ej, to jest pierwszy skin, takiego jeszcze nie było. Ale muszę właśnie przyuważyć, jak, na jakie miejscówki teraz Rafał lata, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ej, często tego skina mają te osoby. On jest związany jakoś z piłkarzem, z piłkarką? On wam przypomina piłkarkę albo piłkarza? Mamy tylko i wyłącznie 4 minuty na przygotowanie. Ja tych matców tak szczerze nie mam zbyt wielu. Polska, biało-czerwoni. Na pewno Rafał wybrał dziewiątkę, Lewandowski pewnie tak. Biało-czerwony strój. Puchar. Ja dzisiaj będę chyba strzelała. Dzisiaj mi się wydaje, że nie ma szans tego wygrać. Jak ja dzisiaj dobrze obstawię... Ale mimo wszystko jest to dobry wynik, no nie? W sensie będziemy mieli 1000 metalu, co jest dobre. Za 4 minuty mogą już bronię. Tutaj też dziewiątka. A wiem, wiem, wiem! Wiem właśnie. Rafał zazwyczaj plecak ubiera. Ej, ale na sprincie się szybko biega. To jest świetne. Ja teraz kieruję się na głowę Miśka. Pójdziemy sobie na głowę Miśka, tak myślę. Więc też tutaj osoby, które nie mają plecaków, to mi się od razu tutaj skreślają.
ale tutaj z tego co widzę, dużo osób ma plecaki, bo są fajne plecaki do tego skina. W sensie to właśnie ten... O, ten też jest fajny plecak. Dobra, 3 minuty 52 sekundy. I to jest skin, którego mógł wybrać Rafał. Sędzia. Ja miałam babeczkę właśnie. Jak to odmienić? Sędzinkę? Ej, w sumie nie jest daleko. Jest to dobrze, dobrze to wygląda. Weźmy tą cegłę. Okej, mamy dwa... Dobra, mamy bardzo dobre macy. Naprawdę mamy przepotężne macy. Czemu on ma samego kija, a przed chwilą miał owoce? Coś tu się chyba zbagowało, czekajcie. No, coś by się zbagowało. Myślisz, że Rafał by wybrał owoce? To w ogóle nie pasuje. Ten skin pasuje mi do Rafała, ale taki kilow do piłkarza, do sędziego, nie bardzo. Trójeczka, tutaj nie ma plecaka. Lecimy dalej. Już myślałam, że tutaj trafiłam, wiecie. To nie ten sport, nie w tą stronę, tu koszykarka jakaś. Tych Neymarów, tutaj nie ma plecaka. Ale dużo właśnie jest fajnych plecaków do tego skina. I piłka, i właśnie ten puchar. Ja jestem widzowie już na głowie Miśka i za 2 minuty dostaniemy bronię. Zobaczmy tylko, gdzie jest strefa. Ej, strefa nie jest aż tak dobra, tak szczerze. Zobaczmy, czy tutaj laska w ogóle świąteczna już. Czy Rafał poczuł klimat świąt i już sobie wziął laskę świąteczną? W ogóle te tory coś tutaj się im zepsuły, Epicowi. Okej, gdzie by tutaj przejść? Z tego co wiem, tutaj mamy Tiltedy. Gdzie ta kolejna strefa może być? Ta górka jest naprawdę dobra, ale no nie wiadomo, czy tam nie ugrzęźniemy. Ej, za 2 minuty 17 mogą się już tutaj bić, więc zobaczymy. Będziemy... Nie ma plecaka, także lecimy dalej. Zobaczymy właśnie po broniach. Gorzej, bo też nie mam żadnego damage'u wbitego, a nie wiem, czy tu jest burza. Że nie wiem, jakie Rafał teraz... jakich broni Rafał używa, które są jego ulubione. I na początku będzie miał też na pewno losowe, więc dopiero sobie wymieni, jak kogoś pokona i będzie miał szansę... w sensie nikt go na przykład nie będzie podjeżdżał z drugiej strony, to sobie będzie mógł podmienić na szybko. A tak to, no, może być ciężko, powiem wam. No w ogóle, co to jest jakiś tutaj... Chyba maskotka klubu to była, tak mi się wydaje. Okej, wylatujemy. Z tego co widzę, ten ziomeczek za mną tutaj może coś kombinować. Mam nadzieję, że za mną nie poleci. Nie leci za mną, jest okej. Tutaj mamy jakiegoś ziomka na tej górze. Także już ta góra nam odpala. Nie bardzo, żeby tam lecieć. Poleci... O, wiem, polecimy sobie gdzieś koło jumpada na balon. O, to jest mój skin. Ja tutaj przed chwilą go miałam ubranego. Nie ma plecaka. Dobrze, że dużo osób nie ubiera plecaków, bo dzięki temu ja mam jakąś szansę. Tych Neymarów jest najwięcej. Neymar, piłka. Tylko czemu tutaj taki kill-off, w sensie do golfa? Aha, że może tą piłkę, że tak sobie pstryk tym kijem golfowym. Jaki mógłby Rafał kill-off? Mi się wydaje, że on wszystko dobiera tak, żeby pasowało, żeby było związane rzeczywiście z piłką. Jest jakiś kill-off taki powiązany z piłką nożną? W ogóle zobaczcie, pół mapy nie ma. Minuta 21 i dostajemy rzeczy. No ten banan to w ogóle nie ma sensu, także też nie ma plecaka. Dobrze, bardzo dobrze, na moją korzyść. A akurat dzisiaj pewnie 17, mówiłam wam o 17, ale nie ma plecaka i ma gitarkę. Ta gitarka to mi tak średnio pasuje do tego skina, ale ktoś ma 17 na plecach. Dobra, wyjdźmy sobie na balon, mamy 50 sekund, przechodzimy. Tylko gdzie ta strefa przejdzie? Naprawdę mapa jest skoszona prawie do zera. Okej, 30 sekund i dostajemy przedmioty. Tu też nie ma plecaka. A, bo oni za 24 sekundy mogą się już tutaj bić, także patrzcie się, każdy się tutaj już chowa. Robi sobie jakieś tutaj swoje bazy. Tutaj dziewiąteczka. Ej, czy ja już tutaj wszystkich przeglądam? To nie jest możliwe. Tutaj nie wiem, czy mi nie wczytał skina, czy po prostu ktoś ma bambika, bo nie miał ten. Tutaj trójeczka. I dużo osób ma trójeczkę na plecach. Co trójka oznacza? Wow, co tu się dzieje? Ten Neymar coś tutaj odstawia. Prawie dostałem od niego swoją drogą. Okej, 8 sekund i mamy to. Musimy teraz się mocno skupić na przetrwaniu. Tutaj każdy już powinien skręcić boksa. I uwaga! Dobra, widzowie, no jednak jestem takim średnim tutaj piłkarzem, ponieważ dostałem szarą pompę. Dostałem krowę na plecy! Chyba kolorystycznie pod skina, co? No i ten Neymar. Dobra, bronię tutaj ktoś ma. Tylko ten kill-off, no kolorem trochę pas... O nie, uciekaj! Coś... O nie, 15 HP mu zostało. Czy to będzie jego ostatnie? To chyba go coś zlagowało. O nie, go jeszcze nie przyciągło, no nie! O nie, o nie! Mam nadzieję, że to nie był Rafał. I tutaj już widziałam tego gościa z tą piłką plażową, czyli co, ja już niby Rafała gdzieś widziałam? Padujemy się w krowę, nie pamiętam jak to działało. Okej. Okay. Wybijamy się. Wow. Żebym ja nie zginął od tej krowy. Wiecie jak to działa, nie? Nie wiem jak z tego wyjść. Dobra, no to fajna krowa. Myślałem, że dostanę coś w ogóle. Ten mój ekwipunek nie wygląda dobrze. Przechodzimy sobie tutaj. Dobra, stańmy sobie tutaj gdzieś na wodzie. Ale ma ten kierowca, to też tak bym powiedziała, że średnio pasuje. Ale Rafał lubi kampić w takich daszkach. Na pewno Rafał buduje. Muszę patrzeć teraz jeszcze na styl gry. Ale jeszcze 60 osób. Ja na pewno nie przepatrzyłam wszystkich. Nie no... Nie jestem przekonana do tego skina, ale jakbym miała teraz obstawić, to chyba bym tamtego obstawiła. Jesteśmy w samym środku, przebudujmy się. 62 osoby.
No naprawdę, ten mój ekwipunek nie wygląda dobrze. Pytanie, czy są AWP-y? Czy ja dałem AWP-y? O, ktoś leci? 29? Jajajaj, w sumie nie jest zły ten ekwipunek, co? Dobra, szukamy kogoś fajnego. Aha, i patrzcie, tutaj ma plecak odrzutowy i co? Skąd mam wiedzieć, czy on ma plecak, czy nie ma plecaka? No i tutaj ma dużo tego metalu, ma dużo tutaj tego. Tylko jaki on ma plecak, teraz pytanie. Nie wiem, czy Rafał sobie zmienia skórki na bronie, pewnie nie, także się wydaje, że to nie jest on. Nie jest zły ten ekwipunek. Dobra, mamy pierwszego fraga. Wygramy, widzowie, na mundialu, zostawiajcie łapy w górę. Jak chcecie więcej takich szalonych tutaj customów, customizowanych. Dobra, tam ktoś sobie chodzi, pływa. Zobaczmy, co tu się dzieje na tym domku. Nic. O nie, ten będzie do mnie. Nie strzelaj do mnie, gościu. I taki skin chyba jest tylko jeden na mapie. Rafał, myślę, żeby tak kampił, on by... Bardziej mi się wydaje zabudował, no nie wiem. Ciężka sprawa w dzisiejszym odcinku. Myślicie, że on Lewandowski dziewiątaczka sobie wybrał specjalnie. Czekajcie, zabudowa. Zobaczymy, jak on się tu buduje. Schody tu. No tak podobnie się Rafał chyba buduje. O kurczę, tego się właśnie obawiałem. Dobra, tego się obawiałem, że oni tu będą strzelać do mnie z tej łodzi. Nie jest to dobra miejscówka. I w ogóle dostałem 100 metalu. Patrzymy od strefy cały czas. Tam ktoś jest. No ej, to tak wygląda? Ale czemu w ogóle maców nie ma drewna? Oj, czy ten ktoś za chwilę padnie? Tyle ma maców, czemu on się nie buduje po prostu? Nie, wydaje mi się, że Rafał by tak nie zagrał tego. On by nie chciał... ryzykować. Krowa! W ogóle myślałam, że ktoś ma taki plecak. No, nie wiedziałam, że coś takiego jest. Jakaś krowa na plecach. O co z tym chodzi? Co ta krowa robi? Dobra, jest samochód. Krowa sobie! Rozwalcie tam krowę, ludzie. I mamy dosyć dużo amunicji. Jest naprawdę dobrze. Patrzymy tu, czy ktoś tam jest. Nie ma. No tej strefy... A jakby ten samochód tutaj wyeliminować? No ile on ma jeszcze? Ej, no, gin! No halo! Ale lagi, ty, czemu są takie lagi? Halo! Aha! 10 metalu, ja wydałem 1000, nie? O, tutaj też ktoś z krową, a to jest ten gościu z tymi owocowymi. Jakby nie miał tego kilofa, to bym powiedziała, że to jest Rafał, ale... ten kilof to w ogóle chyba, że Rafał specjalnie tak wybrał, bo że nie wiem, piłkarz, że zdrowy, że owoce, ja nie wiem. Jak on coś takiego miał w głowie, to ja nie wiem, nie wiem. Może Rafał stwierdził, że piłkarz trenuje bez plecaka, że on biega bez plecaka. I mu nie ubrał specjalnie dzisiaj plecaka. Ej, no mi się tutaj już widzę, że powtarzają te osoby, a ja dalej nie wiem, który to Rafał. A może on ubrał tego skina właśnie? Bo ja mówiłam, że ubieram właśnie tą babeczkę i jest jego kill-off. I może on specjalnie też ubrał... Rafał by tak... Chociaż tam jest strefa za nim. Chociaż by tak siedział i kampił, to on w ogóle tu nie zabudowany. To myślę, żeby to nie... Rafał by nie siedział. No, tą łódkę to może zostawmy. Pozamykajmy lepiej wszystko. O, tu ktoś w wodzie. 29. Dobra, no spokojnie. Rafa, trafiaj, 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 byku. 120 ammo mamy. Przechodzimy dalej. Właśnie, zobaczymy, kto będzie na końcu na High Grandzie. Kto będzie na High Grandzie, do tego obstawiamy. Ten, kto będzie miał plecak i będzie najwyżej, to jest Rafał. Ty w ogóle kot. To maskotka klubowa chyba była. To była jednak maskotka. Tamten był za straszny. Jedna osoba, którą widziałam, miała się tę maskę na plecach. Gdzie oni tam przechodzą? Tu z tyłu tego gościa trzeba. Musimy uważać na ammo i na tego gościa u góry. Może on specjalnie dał to 17, żeby mi podpowiedzieć i specjalnie dał plecaka, żeby nie zasłoniło 17. Tak, tylko jaki tam był kill-off? Jak tam był kill-off niepasujący? Ty tu... To nieźle sobie otworzyłem. Dobra, jesteśmy w dobrej pozycji. Wow! Proszę mnie zostawić. Ty, to ten ziomek tu do mnie bił. No, sami widzieliście, co się stało. To jest mega ciężkie. Jeszcze oni mają... W ogóle co to za plecak tutaj? Oni mają teraz te plecaki odrzutowe i nie widać ich plecaków przez to. To niby mówię, że najbardziej mi ten pasuje na razie do Rafała, ale szukam 17. Nie mówcie, że on już gdzieś padł, albo ma plecak odrzutowy i nie widać tej 17. Jak w ogóle wyglądał ten skin? Łohohoho. To nie jest moje, dobra. Dobra, jest git, przeszliśmy. Ej, ale spocony mecz. Jaki spocony mecz, szkoda, że ja mam takie przedmioty, nie? Muszę patrzeć w ogóle, ile osób zostało, bo już naprawdę 38 osób tutaj... I to nie ma ta 17, to jest 17. To dlaczego gitara? Ta gitara w ogóle nie pasuje przecież. Ale patrzcie, na High Grandzie ma macy. Rafał tak schodzi na dół właśnie takie ściany budując. No mam nadzieję, że Rafał postawił... Dlaczego gitara?
Rafał bardzo długo się zastanawiał właśnie przed odcinkiem, jakiego skina wybrać. Tylko nad czym on się zastanawiał? Może właśnie nad tym plecakiem, czy ubierać ten plecak, czy nie? Że zasłonił tutaj 17, jak ubierze plecak i on może dzisiaj wyjątkowo w pierwszym takim odcinku nie ubrał plecaka. Dobra, musimy sobie iść tutaj na wprost jakoś. Ten ziomek tu u góry jest niedobrym człowiekiem. Powinni od strefy odchodzić, nie? Dobra, cofnijmy się, zobaczmy na dole. Nie ma tu nikogo. 31 osób, ja cię kręcę. Myślę, że Rafał tego... Mi się wydaje, że tego Neymara Rafał nie wybrał, bo każdy go ma praktycznie. I mi się wydaje, że Rafał mógł się domyślać, że będzie miał... Czy będzie go miała druga osoba, a on raczej jest oryginalny w tych odcinkach. Jak to Rafał mówi, to nikogo tu nie widzę. Nie no, z tego co widzę, to nie ma tak za bardzo nikogo na High Grandzie. Znaczy, tu jest chyba ktoś na górze. Oni są pobudowani też tak, że mi tak ciężko. Okej. Jak z tego wyjść, halo? Ty co jest? Co to miało znaczyć w ogóle? Widzieliście? Ja się pojawiłem w ogóle gdzie indziej, no to są jakieś dymy. Aha, jeden tylko. Ale dobra, mamy fraga, jest dobrze. No albo ten mi się wydaje, albo ta siedemnastka. O, tu jest ktoś ten, ale ktoś zlatuje. Mi się wydaje, że Rafał by raczej, jakby miał tak mało, to by nie wychylałby tak. Nie ryzykowałby tak, bo on za chwilę może spać, ale w sumie ma impulsy. Okej, okay, strefa przechodzi. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Ale dostał ktoś. Przeładujmy. Rozciągmy. Ej, co to jest za mundial? Halo. Dobra, strefa się cofa. Rafał raczej skórek chyba na broni nie ubiera. Muszę zobaczyć, czy ta siedemnastka tam ma jakieś skórki na bronie. Bo Rafał chyba bez skórek gra, tak mi się wydaje. Ewidentnie ten gościu jest na High Grandzie, a Rafał zazwyczaj jest na High Grandzie. Dobra, szukamy tej siedemnastki mojej. Czy ona jeszcze przeżyła? Dobra, jest tutaj siedemnastka. Ktoś tutaj się podziało. 69 HP tutaj zostało. 25 potki. Maców to tak średnio. Plecak jest na fulla. No ten kałaszek to taki trochę słaby, bym powiedziała. Kamień tutaj nie będzie mógł wylecieć. Jezus, oni ten... Koło takiego domku są teraz, okej. Okay. Idę zobaczyć na tamtego, na High Grandzie. A to tego biało-czerwonego. No ten biało-czerwony to jeszcze... Wydaje się, że mógłby to być Rafał ten. Myślę, że mi Rafał tak do zrozumienia. Wiem, że Rafałowi z tych piłkarzy najbardziej się chyba ta babeczka podobała. 5 osób i muszę obstawić. Ej, dawać na tą babeczkę? Dobra, wychodzimy na górę. To oni mają te kulki, nie? Ja pewnie spadnę. No wiedziałem, że ktoś mnie zajmie tam kulką. Dobra, 10 osób. Mam nadzieję, że mi się udało. Jak mi się udało, to normalnie jestem mistrzem, a jak... Ło, jak mi się nie udało, to jestem przegrywem. 5 osób. Oby to był Rafał, proszę. Jak mi się udało, to ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mam nadzieję, że to jest Rafał. Dobra, spadaj, Rafa, na dół! Na dół, dobra! Kurde, no nie! Ej, myślałem, że zdążę wejść do tego boksa, ale było blisko. Wygrał tamten. Mam nadzieję, że udało mi się. Wy już wiecie. I Wafel wygrywa. Słuchajcie, zostawiajcie łapy, wpadajcie na ten film. Jak chcecie być na takich customach, Discord w opisie. Trzymajcie się, na razie. Piona!